Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Kylie i dzisiaj przechodzimy sobie do patch notesów. Jeden dzień spóźnienia z racji tego, że miałem wolne. W międzyczasie również streamuję w poniedziałki, czwartki i niedzielę. Jeżeli chcecie troszeczkę spotkać mnie na żywo, to zapraszam na Twitcha, link w opisie tego filmiku i przechodzimy sobie do zmian. Tym razem te zmiany, które tutaj zobaczyłem, to są takie quality of life, czyli po prostu ułatwiające nasze życie. Pierwszy z nich, który tutaj widzicie, to właśnie zmiana wagi. Przepraszam, to jest zmiana opisu, czyli opis będzie zdecydowanie wyraźniejszy i będzie tłumaczyło właśnie szczególnie nowym osobom, do czego to służy i w jaki sposób można zrobić. Tutaj jest przykład na przykład na Ancient Spirit Dust, którego możemy robić te Kafra Stone'y. I Kafra Stone'y też są wytłumaczone, w jaki sposób można je zdobywać, więc o wiele łatwiej. Tak jak nadmieniłem wcześniej, również waga została pozmieniana do ponad 300 przedmiotów. Dokładnie to 344 przedmioty, jeżeli ktoś chce zobaczyć wszystkie, to tutaj można sobie zerknąć. Nie będziemy tego przechodzi przez to, tylko zmiana wagi. Jeżeli chodzi o questy, szczególnie te początkujące, to ponad 300, dokładnie jest 344 questy, które zostały zwiększone, jeżeli chodzi o contribution exp, czyli zdobywanie tak zwanych CP, które potem się przydają do tworzenia nodów, swojej jakby armii pracowników i do wiele innych rzeczy. Przyda się to szczególnie właśnie nowym, tak tutaj też do tego podeszli, że po prostu żeby mieli nowi wystarczająco właśnie tych contribution points, żeby mogli sobie te podstawowe rzeczy wykupić. I przechodzimy sobie do eventów. Tutaj pierwszy event niestety coś im nie wypaliło. Możemy tylko się dowiedzieć, że tutaj chodzi o jakiś Join the Hunt for GM Friday and Earn Rewards, czyli podejrzewam, że tutaj chodzi o znajdywanie GM-a, ale no niestety nie pokazuje co i jak. Przejdziemy sobie dalej. To jest szybki quest, który zaczyna się od dnia wczorajszego, w zasadzie od 20 kwietnia do 18 maja. Możemy się cieszyć na serwerach sezonowych Combat X 300% i Skill X 50% w zasadzie przez cały czas do 18 maja. Kolejny to jest Valk's Endless Advice, czyli tutaj mamy po prostu za zalogowanie się otrzymujemy przedmiot, Daybreak Stone się nazywa. I potem będziemy otrzymywać coś takiego jak Secret Scroll of Devotion. Wystarczą na przykład 3 takie sztuki, żeby otrzymać 35 fail stacków bądź 4 sztuki i 40 fail stacków. Oczywiście musimy najpierw mieć tego 35, żeby zrobić 40. I tutaj możemy zobaczyć, co z tego właśnie wyniknie, czyli maksymalnie można zdobyć Advice of Walk 40 fail stacków. Taki drobny evencik, jakby ktoś potrzebował właśnie do robienia enchantowania przedmiotów. Kolejne to jest co my tu mamy, czyli możemy sobie zrobić klik recruitment info, czyli tutaj możemy sobie zrobić właśnie zdecydowanie lepszą rekrutację. Możemy opisać własną gildię. Możemy to teraz zrobić również na forum, jeżeli to dobrze zrobicie, to możecie wygrać, a pamiętajcie, że to jest do funduszu gildyjnego. 5 miliardów funduszy gildyjnych dla top 10 gildii, dla top 30 są to 3 miliardy, a za samo uczestnictwo dają właśnie Forest Runners Guardians Summon Scroll. Wystarczy właśnie tutaj, jak jest wyjaśnione, stworzyć ładny opis swojej gildii, możecie wygrać. Kolejny to jest Hunter's Seal, Moles and Hearts, czyli weekly questu jest, wystarczy podejść do Daphne de Lucci, jest, tutaj możemy zobaczyć, jest Velia, czyli pomiędzy Velią a Heidel jest taki domeczek i tam będzie Daphne de Lucci i tu możemy wygrać, w zasadzie zrobić questy weekly. No i tu są takie drobne Hard Black Crystal Shard, 10 sztuk, czy Hunter's Seal też kilka sztuk. I z gatheringu oraz farmingu będzie można też zdobywać Hard Black Crystal Shards. Będą wypadać takie właśnie krety, w zależności od tego jaki to kret, tyle tych Hard Black Crystal Shardów wyleci. Czyli takie w zasadzie wszystko drobne eventy, takie łatwe do zrobienia. Kolejne to z dropów, czyli z grindu, gatheringu oraz łowienia ryb będzie wylatywało Marnie's Misplaced Research Sample.
I teraz jeżeli będziemy to mieć, wystarczy takich 5 zanieść i znowu tutaj będzie Hard Black Crystal Shard 10 sztuk. Później raz na konto w zasadzie będziecie mogli właśnie 10 takich sztuk wymienić na Memory Fragmenty Sharp Black Crystal Shard oraz Hard Black Crystal Shard. Pamiętajcie, że to tylko raz. I pozostałe to tu możecie zobaczyć. Wakitoshi, Memory Fragment oraz Hard Black Crystal Shard. Wydaje mi się, że to wybór jest jedno albo drugie, ale może jednak oba się dostaje. Mam nadzieję, nie jest tutaj wyraźnie po prostu napisane. Dobra, kolejne. Marnis, to już było, przepraszam. Go Further Beyond Daily Login Rewards, czyli za logowanie się, czyli kalendarzyk poprawiony. Tutaj widzę, że w ostatni dni zmienili. Zwykle to były memorki albo jakieś inne dziadostwa. Tym razem są to szakatu i to po 2 sztuki kombatu i 2 sztuki life'u. O, i tutaj jest Pen Boss Gear Enhancement Help Kit. O, to jest ciekawe. Tutaj jest Ted Blackstar Enhancement Kit. Aha, czyli tutaj jest Advice of Walk 110 fail stacków, a tutaj 120 fail stacków, czyli całkiem znośne. Powiedziałbym nawet bardzo dobre nagrody, jeżeli chodzi o ten kalendarz, więc warto będzie się po prostu logować codziennie. To jest chyba jedna z niewielu gier, gdzie wystarczy logować się i otrzymuje się nagrody. Kolejny to do 4 maja item drop rate jest zwiększony o 50%. W sumie fajnie, ponieważ potrzebuję artefakty, więc mi się to przyda. I tutaj są wyjaśnione, które spoty w ogóle aplikują się do tego eventu, a które nie. Większość tych spotów właśnie solo czy tam w party tak, a jeżeli chodzi o te scrolle, powiedzmy te awakeningowe i tak dalej, to niestety nie, jak i bossy również nie. Kolejne to troszeczkę pozmieniane zostały w postaciach, ale to niewiele, ponieważ chodzi tutaj o początek, że niektóre skille są dostępne jakby na start gry, czyli od levelu pierwszego, a nie tam pomiędzy drugim a szóstym poziomem. Drobne zmiany, jeżeli chodzi o Rangera, Muze, Meiwe, Kunoichi, Ninja, Witch, Striker, Mystic, Guardian. Drakania dostaje tak zwane Rabamy, czyli te Shift X skille. Tutaj możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Czyli tak jak zawsze z każdą nową klasą, na początku jest właśnie main, czy teraz sukcesja, później dają rabamy, a na samym końcu właśnie będzie awakening. Trzeba będzie się wczytać, co tam ciekawego pododawali, co jest dobre, ale już tu widzę, że na przykład Abyssal Dominion będzie to jeden z lepszych umiejętności, ponieważ zmniejsza movement speed o 20, casting oraz attack speed o 20%, wszystko na 10 sekund i ten skill jest jeszcze chroniony super armorem, więc to na pewno będzie bardzo dobry skill z tego, co widzę. Kolejne to zawartość, czyli teraz będziemy mogli sobie komponować muzykę, to chodzi o szajki głównie, czyli tutaj mamy, nie wiem, flet, dlaczego wind jest nazwany, gitara, string, no ale to, co było mówione jakiś czas temu, to się właśnie pojawia. Jeżeli chodzi o RBF-y, to tutaj też trochę zmian. Teraz przegrywająca strona będzie dostawała maksymalna HP 1000 zamiast 1. Przepraszam, to nie, czyli teraz każdy będzie miał max HP o 1000 zwiększone. Minimalne AP to jest 200, no to jest całe AP, czyli ktoś, jeżeli nie będzie miał tego minimalnego, to będzie to przez serwer zwiększane do 200 do tego minimalnego. Minimalne accuracy to jest 580 i minimal damage reduction 180, troszeczkę więcej niż wcześniej. To po prostu działa tak, że jeżeli jakiś nowy wejdzie, to jego statystyki będą zwiększane. Na przykład ma 100 AP, to jego statystyki na czas RBF-a zostaną zwiększone do 200 AP, accuracy do 580 i damage reduction do 180. Znowu rozdawane są tytuły, jeżeli chodzi o uczestnictwo właśnie w tych grupowych czatach i kto najwięcej lajków zdobył, to właśnie może mieć gold, silver bądź brąz, wiadomo, pierwsze miejsce, drugie bądź trzecie i może cieszyć się tymi tytułami przez 90 dni. Kolejne to przedmioty, połączone zostały Manos Processing Stone, jak tu możecie zobaczyć, teraz to będzie tak jak pozostało, czyli Logia, Techton oraz Manos. I nie trzeba będzie mieć tych wszystkich
różnych przedmiotów. Tutaj jest opisane, jak to możecie stworzyć, czyli te stare możecie połączyć i zrobić sobie jeden do wszystkich tych gathering, do tych processingów właśnie, nie trzeba będzie zmieniać po prostu. Jeżeli chodzi o mounta, to tutaj troszeczkę jest właśnie też pozmieniane, będą pokazywane umiejętności, których dany koń nie posiada albo będzie potrzebne właśnie do kursera. Będziecie mogli to teraz zobaczyć. Drobne zmiany w questach, jeżeli chodzi o Conquest War i Node War, to tutaj też znowu pozmieniali limity, czyli teraz Calpheon będzie miał najmniejsze, największe w zasadzie limity. Chyba w ten sposób trzeba powiedzieć, największe limity, bo AP limit to jest 457. Valencia będzie bez limitów tym razem, a Mendiyah będzie miał właśnie takie średnie limity, troszeczkę większe od, troszeczkę mniejsze od Calpheonu, bo tutaj AP limit jest 475, czyli troszeczkę więcej można mieć niż Calpheonie i tak dalej, i tak dalej. Też się pozmieniało, ile można mieć w zasadzie budynków, czyli można mieć 110 na Conquest Warze, jeżeli chodzi o Node War, tak, Field HQ. Aha, tu jest Command Post, dobra, to tutaj chodzi, tutaj jest o Conquest War, dobrze, dobrze chyba mówię, tak. Okej, okay, czyli tu troszeczkę też pozmieniane, że troszeczkę więcej tych budynków będzie można zrobić, tych samych, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o Recovery Center, widzę dwa razy więcej będzie można, ale kanonów na przykład zdecydowanie mniej, bo tylko 3 sztuki zamiast 10. Flame Towerów troszeczkę więcej, więc troszeczkę lepsza będzie ochrona fortu. Supply Depot można mieć 2 sztuki zamiast 1, czyli jeżeli jedna będzie zniszczona, może być jeszcze jedna awaryjna. Więc troszeczkę takie dość ciekawe zmiany, ponieważ może to troszeczkę zaważyć nad przegraną bądź wygraną. Jeżeli są dwa supplye, jeden tylko zniszczą, no to w dalszym ciągu można mieć tego jednego jeszcze, żeby zdążyć wyciągnąć konia, czy po prostu naprawić się i tak dalej. To może troszeczkę mieć wpływ właśnie na aktualne Node War, szczególnie że tam Flame Tower można mieć jeden więcej. To się przyda i troszeczkę te walki mogą być dłuższe. Chyba bardziej o Node War'y, bardziej tutaj chodzi. Dobra, ale to by było, jeżeli chodzi o takie ogólne zmiany. Wszystko, przejdziemy sobie do tej trochę gorszej rzeczy, czyli Pershop. Zobaczmy, z czego chcą nas wycyckać. Tutaj jest nowy outfit, Nereid dla Korsarki. Za 3400, klasyczny kosztuje 2900. Kolejne funkcjonalne outfity dla Drakani. Kanapę za 2900 i Pawilla 2200. I tak one to wyglądają. Również, aha, czyli pozostałe też. Ona chyba nie miała do tej pory żadnych. 2200, no tak, nie miała, tylko kamuflaż i dalej, ok. Czyli Venia Riding Attire, Splatfisher Closet za 2200 i Dadum Diving Suite, czyli to, co każda klasa w zasadzie posiada. Jeżeli chodzi o zestawy, to teraz za 100 pereł można kupić 50 cronstone'ów. Codziennie za 100 pereł. Premium Outfit Box 3 sztuki za 6830. Reboot Premium Outfit Box za 2380 pereł. Artesia Memory 120 sztuk za 3430 pereł. One szybciej regenerują durability, jeżeli chodzi o odnawianie właśnie zbrój czy broni do enchantu, to jest przydatne. I ten collection Increase Scroll 20 sztuk oraz Supreme Old Moon Scroll razy 3 za 2000 pereł, maksymalnie 3 tygodniowo można kupić. Golden Bell za 1242, kurde, czy ktoś kupuje w ogóle dzwonki? Ja mam ich tyle, że nawet nie potrafię ich wykorzystać. Teja Orb 1875, 10 sztuk, czyli można tym zmieniać skille, jeżeli chodzi o wróżkę. Haetae Tier 3 to jest pet na tierze trzecim za 1400 pereł, więc nie musicie na przykład enchantować. Dodatkowo jeszcze kursy z Aura czy Ombrelet Serality Drought. Mount Skill Select Coupon oraz Mount All Skill Training Coupon za 3675. I tutaj taka chyba ciekawostka, bo wydaje mi się, że tutaj jest Mount Skill Selection Coupon, czyli będziecie mogli sobie wybrać jeden skill, jaki wam jest potrzebny. Ale jest to ukryte w paczce za 3675 i maksymalnie jeden zakup, więc ograniczone, ale kusi, bo taki kurser. No cóż, wasz wybór. Family Inventory Weight kategorii 10% off, czyli jeżeli chodzi o inwentory do familii czy
Waga jest teraz 10% obniżki. Kamuflaż dla drakani. Bez drakani, przepraszam. Bez drakani 20% obniżki. Sage Exclatus kosztuje teraz 20% mniej. To jest outfit dla Sage'a za 2720 pereł. I kolejny outfit, który będzie miał dzielone butki bodajże. Tak, czyli Sicarius Armor dla ninja. Jeżeli macie go, to otrzymacie w storage'u właśnie te buty, ewentualnie w mailu. Tak więc dziękuję bardzo, przepraszam jeszcze raz za opóźnione patch notes, no ale cóż, jak mnie nie było, no to niestety nie dało rady tego zrobić. Dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach bądź w Discordzie, możecie mnie również złapać na Twitchu. No i co, życzę wam miłego wieczorku. Yo, yo.